Cześć wszystkim, znowu powiem 7, dalszy ciąg Arcanum. Chyba mam w miarę niezawodny plan, jak się wdrzemy do tej fabryki. Po pierwsze, wejście tylnie, po drugie, unikać tego strażnika. Gość jest przekoksany, bez problemu może dowolną postać z naszej drużyny zabić dwoma ciosami. Więc poczekam, aż sobie przejdzie. Jak już sobie przeszedł, bierzemy nasze zaufane mołotowy i obrzucamy te drzwi do skutku. Że w pewnym momencie może powinienem zdobyć jakiś lepszy sposób włamywania się do takich miejsc, ale cóż. Dobra. Ludzie? Idźcie. Dobra, gdzie ja jestem? Tutaj chyba. Dobra. Tutaj w środku mamy dwóch strażników. Powinni sprawiać mniej problemów niż ci na zewnątrz. Pod warunkiem, że nie będą unikać pocisków ze strzelby. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Jak można uniknąć strzału ze strzelby? To jest fizycznie niemożliwe. No właśnie. Dwa ciosy i Virgil prawie leży. Dobra. Zostawmy to. Tak, z tego co pamiętam, powinni chyba mieć klucze. Przynajmniej mają trochę ekwipunku, który sobie weźmiemy. Dobra. Nie mają kluczy. Wszystko jest potwierane. I dynamit. Na szczęście ten. Ten silnik ma dużo mniej życia niż ta maszyna w Zamglonych Wzgórzach. Więc nie będzie problemu. Powinna bez problemu zginąć od jednego dynamitu. Ekstra. Dobra. Wszystko, cała reszta rzeczy tutaj jest pozamykana, więc za dużo tutaj nie zrobimy więcej. Dobra. Wynośmy się, zanim tamten strażnik wróci. Przy okazji, kubły na śmieci, przyda się nam więcej szmat. Dobra, wracamy do naszego pracodawcy. Obwieszczamy sukces. Zniszczyłem prototyp dla ciebie. Świetnie, świetnie. 300 zł za nagrodę. Dobra, jak możesz mnie przemycić do domu Batesa? Bla, 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 proszę, tutaj masz... Tutaj masz ubrania służby. To jest ludzki rozmiar. Są dla mnie za duże. O, proszę, tutaj masz. Dobra. Kiedy jesteś w środku, musisz znaleźć jakieś incriminating, kompromitujące dowody na Batesa. Dobra. Spróbujemy to zrobić. Ale najpierw część z tych rzeczy powinniśmy sprzedać. Mamy tędy przejście? Nie. Naokoło trzeba. Dobra. Przejdziemy się na szybko do Kowala i sprzedamy mu te graty i potem się udamy do rezydencji.
Węgiel. Zawsze się przyda, dodatkowo. Dobra, nie wiem, czy nam to wytłumaczył. Ale mamy użyć wejścia z mauzoleum. Ono się znajduje gdzieś indziej, tam trochę na północy. Przy okazji, ty dobry człowieku, czy masz coś dla Geoffrey'a? Coś jako tako. Nawet nie jest lepszy od zbroi. Masz magiczną zbroję skórzaną, która jest całkiem niezła. Moglibyśmy pewnie nawet dać Geoffrey'owi, ale nie będziemy aż tyle wydawać na takie luksusy. Nie jest zainteresowany. Dobra. Idźmy do drugiego. Był tu chyba jeszcze jakiś inny kowal, tak. Tatem był chyba bardziej zainteresowany takimi rzeczami. Nie jest. Dobra, tyle nam starczy. Dobra, wejście do mauzoleum jest od północy. Zaglądaliśmy ostatnio do ciebie, chyba tak. Fancy pistol to coś, co będzie nam później potrzebne do jednego... Do jednego schematu. Rifled cannon też jest dosyć ciekawa broń. W sumie mamy dużo kasy, to kupię na zapas. Rifled cannon jest ciekawy, ponieważ to jest broń, która kompletnie ignoruje odporność na obrażenia. Potrzebuję krasnoludzkiej stali. Może kiedyś się tym zajmiemy. Dobra. Chodźmy do mauzoleum. Z tego co pamiętam, to ono się gdzieś tutaj znajdowało. A może gdzieś na południu. Dobra, zobaczmy mapę. Nie, na południu. Tutaj. Dobra, w tym kierunku poszedłem. Jeszcze raz spojrzę. Chyba tak. Dobra, przy okazji patrzyłem też listę zmian, które Multiverse Edition wprowadza. Jest cała masa różnych zmian balansujących grę. Na przykład to, że produkujemy 50 sztuk amunicji, to również było zmienione. Domyślnie w standardowym Arcanum produkuje się 20 sztuk amunicji z jednego zestawu składników. Więc to jest bardzo przydatne, amunicja szybko schodzi w tej grze. I dobrze, że jest tańsza. Dobra. Dobra, drzwi są zamknięte. Myślałem, że da nam klucz. Dobra, oczywiście Virgil nie będzie miał najmniejszego powodzenia w tym. Dobra, ciekawe, czy strażnik by się wkurzył na nas, jeżeli zobaczy, że... Dokładnie.
Dobra. Poczekajmy do wieczoru. Nadal tu chodzi. Dobra. To się dla nas dobrze nie skończy. Dobra, spróbujemy tak zrobić, żeby jak najmniej to widział, że się tym przy tym szperamy. Ale to nie będzie proste. Nic się tu nie dzieje, że oficerze. Za wcześnie. Dobra. Dobra. To chcieliśmy zrobić. Dobra, i teraz tak. Z tego co pamiętam, tutaj się znajdują pułapki. Dobra, to jest pierwszy raz w życiu, kiedy to robię, więc mogę coś źle zrobić. Więc na razie poczekajcie wszyscy. I zobaczymy. Znamy nasz spektrometr. Kolejne zamknięte drzwi. Cholera. Sie, możesz mi pomóc? Zdawało mi się, że Cedric miał nam dać... klucze do tego. Czekaj. Dobra, to była pierwsza pułapka. Resztę nie chcemy się za bardzo nadziać. No, nie mówcie mi, że kolejne zamknięte drzwi. Okej. Dobra. Chyba mam już pomysł, jak to zrobić. Tak, przede wszystkim musimy uważać na pułapki. Wziąłem ze sobą Virgila. Będziemy mu kazać czekać. Z jakiegoś powodu teraz pies akceptuje rozkaz ataku drzwi. Jest coś, co zawsze chcieliśmy, żeby był w stanie robić. Dobra, Virgil, trochę podlecz nam psa. Świetnie. Czy możemy użyć na nim leczenia? Chociaż nie wiem, czy jak my używamy potki, to czy by... Nic to nie dało. Dobra, chyba jak my używamy potek magicznych, to chyba liczy się, jakbyśmy my rzucali zaklęcie i nic to nie daje. Dobra. W każdym razie to jeszcze nie koniec.
Te nasze baterie dosyć szybko schodzą. Dobra. To nie było w planie. Próbuj zaatakować te drzwi. Dobra. Jeszcze trochę czasu mamy. Wróćmy teraz do Virgila. Jeszcze chyba jedne drzwi po drodze będą. Dobra. Dobra. Przyszłość będziemy musieli trochę więcej baterii kupić, ale na razie powinno nam wystarczyć. Dobra, pies w coś wszedł. Dobra, Virgil, poczekaj. Psie, do dzieła. Ekstra. Możesz teraz poczekać. I chyba to powinno być na tyle na razie. Tak, załóżmy strój. I zobaczmy, co czeka nas na górze. Ktoś potrzebował, tutaj są również stroje dla całej reszty drużyny, ale zostawiliśmy ją na dole. Dobra. Spektrometr przestańmy używać, żeby nie zużywał na baterii. Dobra, idźmy na górę. Zastanawia mnie, na ile zostało poprawione skryptowanie strażników. Bo chyba tak długo jak nosimy strój, chyba nie powinni nas w ogóle zaczepiać. Tak, drzwi są zamknięte, ale jest jeden prosty trik. Momencik, panie Bates, czy ty masz jakiś klucz przy sobie? Nie ma. Dobra. Możemy to bardzo prosto zrobić, poczekajmy do wieczora. Teraz poczekajmy co godzinę, aż się Bates uda właśnie do łóżka i wejdziemy za nim. Dobra, nie ma nic przeciwko. Dobra, gdzieś tu powinien być... Z pamiętnikiem. Problem jest taki, że chyba się znajduje tutaj. A Bates rozumiem, że nie ma przy sobie żadnego klucza. Dobra. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Spróbujmy najpierw pierwszy. Mianowicie... to się musiało w ten sposób skończyć. Dobra, dostaliśmy jeden fit point za wejście tutaj niepostrzeżonym. Możemy więc jego skorzystać. Zrobić krytyczny sukces przy picklocks. I tutaj mamy to, co nas interesuje. Oraz trochę złota. Przyda się. Problem jest taki, że teraz drzwi są zamknięte, więc musimy poczekać z powrotem do rana. Aż pan Bates wyjdzie. Tak jak wcześniej, wyjdziemy tuż za nim. Dobra, moglibyśmy również zamordować Batesa, ale chyba w niczym by nam to nie pomogło.
A z tego co rozumiem, z tego co mi wiadomo, Cedric chyba również może się wkurzyć, jeżeli zamordujemy Batesa. Dobra, z powrotem spektrometr. Dobra. Mam nadzieję, że reszta towarzyszy nam nie uciekła w międzyczasie. Z tego co rozumiem, jeżeli miałoby się rozbrajanie pułapek, to chyba można by je pozbierać, te wszystkie pułapki, i pewnie sprzedać z zyskiem. Psie! Uważaj, gdzie łazisz. Dobra. Soga chyba sobie poszedł. Dobra, ciekawe. Będziemy musieli go spróbować zgarnąć jeszcze raz. Domyślam się, że jest z powrotem w zapchlonych wzgórzach. Mam nadzieję, że tak jest. Dobra, przeczytajmy ten pamiętnik. To nas najbardziej interesuje. Chyba nie będę całego czytał, tym bardziej, że jest po angielsku. Generalnie mówi, z tego co rozumiem, mówi to, co by nam Bates powiedział na żywo, gdybyśmy się go zapytali. Mianowicie... z jakiegoś powodu mikrofon mi przestał mówić. Dobra, mianowicie ten pamiętnik chyba mówi to, że Bates rzeczywiście nie wynalazł maszyny parowej, tak jak wszyscy myślą, tylko dostał, powiedzmy, te schematy od krasnoludów z Klanu, jak to się nazywało? Czarnej Góry. I że... I co? Jeżeli porozmawiamy z nim na żywca, to on również mówi, że ten pierścień właśnie należał do krasnoluda z Klanu Czarnej Góry. I nie wiadomo, jak się ten krasnolud znalazł na sterowcu i o co mu chodziło. Więc Bates by nas skierował w tym momencie, żeby pójść do Klanu Czarnej Góry i się dowiedzieć, o co chodzi z tym krasnoludem. Nie wiem dokładnie, nie czytałem całego dziennika, więc nie wiem, jak dużo tam jest napisane, ale domyślam się, że coś w ten sposób też jest wspomniane. Dobra, teraz zrobię krótkie cięcie, przejdę do zapchlonej wzgórz i zobaczę, czy sok nam nie uciekł. Jeżeli nam uciekł, to byłoby bardzo szkoda, ale dobra, zobaczymy. Wracam za chwilę. Dobra, sok okazał się, że był na miejscu i nie miał nam nic w sumie więcej do powiedzenia. Powiedział, żebyśmy mu nigdy więcej nie kazali czekać na siebie. W każdym razie, skoro już tu jesteśmy... Yes, I suppose. I don't know. But it's bloody small and it smells like a barnyard. What is that cow droppings? Oh, dear God! No, pretty Jeffrey. What do you want of me? What can I answer for you? This is Shrouded Hills. There's an old Pinari temple here. The Elder Joachim told me that it was once a very important place to the Pinari. I don't know much else about the place beyond that. Dobra. Z jakiegoś powodu było ważne dla Panarii. Ciekawe. Dobra. Skoro już tu jesteśmy, możemy się udać od razu do... A, przy okazji zapomniałem w międzyczasie zdjąć spektrometr i zużył wszystkie nasze baterie. No cóż. Zrobił swoją to, co miał zrobić. Dobra, zanim wrócimy jeszcze do Tarantu, zróbmy jeszcze szybką rundkę do Czarnokorzenia. Dobra, jesteśmy w Ashbury, w Czarnokorzeniu. Mamy tu jedną sprawę do załatwienia, ale póki co jesteśmy to przy okazji.
I don't like this place. It's filled with pirates and brigands. None of these sea dogs can be trusted, I tell you. Yeah. Ciekawe, co Jeffrey powie. What is it you're bothering me with now? As long as it's not too bother. What is... Yes! Nie to? Chyba nie ma nic do powiedzenia. What is it you're... Yes, I suppose... Nie ma nic do powiedzenia o czarnokorzeniu. Ciekawie. Dobra, jesteśmy tutaj w jednym celu. Mianowicie Dakan i jego złodziejaszkowie. Generalnie nie ma żadnej potrzeby, żeby zostawić ich przy życiu, kiedy już wykonaliśmy dla nich zadanie. Wcześniej ich nie atakowałem, bo jeszcze nie byłem pewny, czy będziemy w stanie ich zabić. Ale mają przy sobie na pewno coś ciekawego. Więc nie istnieje nic takiego jak honor wśród złodziei, więc zajmijmy się nimi. Dobra, to nie zadało zbyt dużych obrażeń. Takim nieźle unika. Dobra, ten gość ma broń palną. Szczęście, my też mamy broń palną. Ładnie. Dobra, do tamtego gościa brakuje nam zasięgu. Jak już jesteśmy w zasięgu, to spoko. Okej, trochę boli. Teraz ten gość chyba będzie dla nas zagrożeniem. Zobaczmy, czy możemy go odrzucić. Idealnie. Nie, po prostu strzel. No dobra. Zobaczmy. Z 1000 punktów doświadczenia na tym zgarnęliśmy. A co do łupów? Sta trucizna, miecz niepotrzebny. Długi łuk może być coś warty. Zbroja skórzana, one. Dobra, wezmę je, bo coś tam mogło być warte nadal. Dobra, co ty miałeś? Truciznę. Dobra. Dobry ogrze. Trzymaj nasze łupy. Dobra. Jaką ty miałeś broń właściwie? Trochę pocisków. To się nam nie przyda. Zwykły rewolwer. Mała zbroja. Na to, że już nie masz miejsca, co? Dobra. Wezmę to. Coś będzie pewnie warte. A duża zbroja... Bo chyba raczej nie potrzebujemy zapasu. Dobra, to tyle. Liczyłem na więcej. Szczerze mówiąc. Czy mają jakieś... Nie, nie mają żadnej beczki. Dobra. To tyle. Jeżeli chodzi o tą grupę. No, nawet nie straciliśmy charakteru z tego. Ciekawe. Dobra, co chcę zrobić? A, widzimy się z powrotem w taranie. Ogarnę trochę ekwipunek i... Pójdziemy odwiedzić z powrotem Cedrica Appleby. Dobra, jesteśmy z powrotem u Cedrica. Się zastanawiam. Czy chcę dokładnie studiować ten... Chyba nie. Chyba i tak wszystko to, co wiem, to już wiem. Dobra, Cedricu.
Mam coś, co cię zainteresuje. Mam dziennik Batesa. Opisuję w nim swoje życie wśród krasnoludów. To jest, tak, to jest warte dosyć sporo złota. Dam ci 500 sztuk złota. To nie jest, to nie za dużo za dziennik Batesa, nie myślisz? To nie jest negocjacja. 500 sztuk złota. Czekaj. Wybacz mi moje emocje, no zawładnęły. 500 sztuk złota, tylko tyle dostaniesz. Albo mogę po prostu od ciebie zabrać. Dobra, gdybyśmy może mieli perswazję lepszą, to może moglibyśmy z nim to negocjować, ale w takim razie okej, to trzymaj. Nie mogę czekać, poczekać, aż sprzedam to gazetom. Aha, jest tutaj. Jest tutaj opisane, jak ukradł krasnoludów, znaczy ukradł silnik krasnoludów. Dobra, to tyle. Dostaliśmy za to punkt przeznaczenia. Więc gdybyśmy nagle potrzebowali otworzyć jakieś drzwi, to mamy nadal taką opcję. I cóż, to chyba tyle naszych przygód w Tarant. Mamy punkt dodatkowy. Zastanawiałem się, na co go wydać i chyba wydam go na siłę, ponieważ posiadanie za małej siły zmniejsza szanse trafienia o 5%. Że nie za dużo, ale coś jest. No i dobra, to chyba tyle naszych przygód w Tarancie. Ludzie się niektórzy o nas wkurzają na nas teraz. Ludzie niektórzy mogą teraz nas atakować za to. No, sprzedaliśmy Batesa i to nam chyba obniżyło reputację u wszystkich ludzi w Tarancie. No dobra. Tak, on miał wcześniej z nami 55. No dobra. Tak za dużo tutaj nie mieliśmy więcej do roboty. Wynośmy się stąd i... Cóż, chyba dobry moment na zrobienie przerwy. Sporo będę musiał powycinać w międzyczasie. Nie wiem, ile z tego wyjdzie. Dobra, w każdym razie, w następnym odcinku zmierzamy do klanu Czarnej Góry. Chyba mamy wszystko. A nie, muszę się jeszcze zaopatrzyć w dodatkowe baterie. Będą nam potrzebne. To powinniśmy chyba kupić albo w zwykłym sklepie, albo w... Albo u technologa. Czy masz baterię? Wygląda na to, że nie masz. Dobra, na pewno w którymś sklepie są, więc się zaopatrzę. Będziemy trochę ich potrzebowali. No i cóż, i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku w klanie Czarnej Góry. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.